W ciągu 10 lat w Polsce przestało istnieć 340 tysięcy gospodarstw rolnych. Średnio znika 100 gospodarstw dziennie. Tendencję tę ma zahamować Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który obecnie ocenia Komisja Europejska. Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, Polska będzie mogła ubiegać się o unijne pieniądze. To 25 miliardów euro, jakie będą wypłacane w latach 2023-2027. O środki będą mogli ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy i oczywiście rolnicy. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na ochronę wód i glebę, energię odnawialną czy poprawę dobrostanu zwierząt, informuje wicepremier i minister rolnictwa Kowalczyk. Zachęta do dobrostanu zwierząt, aby też to była dopłaty z tytułu dobrostanu zwierząt były dodatkowym źródłem, dodatkowym impulsem dochodowym. Chcemy, aby zahamować spadek ilości gospodarstw hodowlanych, który niestety w ostatnich latach następował. Poprawa dobrostanu zwierząt w gospodarstwach to zwiększanie powierzchni w budynkach czy też budowanie wolnych wybiegów, a tam gdzie jest to możliwe, to trzymanie zwierząt bez uwięzi i stosowanie ściółki. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przekonuje, że wspólna polityka rolna jest korzystna dla rolników. Trudno sobie wyobrazić dziś na rynku i europejskim i światowym funkcjonowanie rolnictwa bez tych instrumentów wsparcia, które daje wspólna polityka rolna. Krajowy Plan Strategiczny dotyczy nie tylko inwestycji w gospodarstwa rolne, ale także ma ograniczyć wyludnianie się polskiej wsi poprzez podniesienie jakości usług lokalnych czy cyfryzację.